Zapomnijcie o czymś takim jak dzień klaty, dzień bicepsa, dzień tricepsa, dzień barka, dzień przedramienia. To najlepiej wszystkie połączyć w jedno, wszystkie mniejszości narodowe, powiedzmy, mięśniowe, przepraszam. Okej. Okay. Czyli taki po łebkach troszeczkę temat, ale myślę, że bardzo pomocny mimo wszystko. Dlaczego po łebkach? Gdyż każdy z podtematów tutaj będzie, nie wiem, no można by napisać przynajmniej rozdział w książce. Przykładowo kiedyś Polikuj napisał, że jest 17 różnych przyczyn, dlaczego twoje ramiona nie rosną, prawda? O ramionach, o ich trenowaniu albo nie trenowaniu i sensie nie trenowania. Ich też miałem osobny odcinek, ale po kolei. Wszystkie grupy mięśniowe mają jakieś takie typowe swoje zachowania i dla wielu ludzi niezrozumiałe to jest na początku, ale postaram się wyjaśnić to. Bardziej się skupiłbym tutaj jednak na ludziach tak zwanych naturalach, gdyż oni będą mieli trochę bardziej pod górkę, więc jedziemy. Jeżeli chodzi o uparte mięśnie, klaty, bo wszyscy chcą klatę najpierw mieć, nie? Bo w Polsce jest takie przeświadczenie, że każdemu klata odstaje, czyli że klata odstaje, ale do środka. Tak się przyjęło, bo nie wszyscy są Arnoldami. Więc jeżeli ktoś ma taką przypadłość, to zazwyczaj dlatego, że jakiś inny mięsień kradnie tą pracę po prostu. I teraz należałoby wybrać sobie ćwiczenie, które tą klatę angażuje przede wszystkim. I żeby ją zaangażować, wcale nie trzeba jakieś czucia mieć w tej klacie, tylko trzeba kogoś, kto będzie czuł za nas. Co to mam na myśli? Bierzemy kogoś, kto jest kompetentny w miarę w anatomii i przynajmniej w anatomii mięśni i po prostu dotknie twojej klatki w porcji obojczykowej w czasie wyciskania, porcji po prostu mostkowej, porcji brzusznej i zobaczy, która z tych porcji się napina, która się nie napina. Jeżeli teraz mamy takie ćwiczenie, że tylko dolna klatka się napina, a środkowa i górna nie, no to już wiemy, zapisujemy sobie, idziemy dalej, ćwiczymy różne mięśnie, aż znajdziemy, ćwiczymy różne ćwiczenia, aż znajdziemy to, które klatkę napina. Taki ekstremalny przykład, jaki miałem kiedyś, facetowi nie napinała się żadna część mięśnia piersiowego większego przy wyciskaniu leżąc jakimkolwiek chwytem, wąskim, szerokim, średnim, przy wyciskaniu sztangiela się nic nie napinało, przy rozpiętkach nawet był w stanie bicepsami po prostu to wykonać. Jednak wskoczył na poręcze, się okazuje, że i dolna, i środkowa, i górna klatka działały, tak? Teraz są sposoby, żeby zrobić te wyciskanie, na przykład ściągnąć łopatki, wymostkować, więcej będzie włókien działało. Jeżeli zrobimy z kolei taki jakby szruk w czasie pompek na poręczach, też więcej tych włókien będzie działało. Ale przede wszystkim, no jak ten gość miał wyczuć, czy ta klatka działa, czy nie? No nie mógł tego wyczuć, mógł czuć z kolei jakieś inne bóle w klatce, które mogły mu podpowiadać, że coś się dzieje, ale się być może nic nie działo, może to był piersiowy mniejszy, może czuł barki, tak? Zazwyczaj jest tak, że też barki lubią kraść pracę klatce, gdyż ludzie robią za dużo powtórzeń na mięśnie piersiowe i wtedy piersiowe po prostu się nie udzielają przy małym ciężarze, z kolei już przy małym ciężarze się udzielają mięśnie naramienne i te mięśnie naramienne też się udzielają przez dużo powtórzeń, a gdzie mięśnie piersiowe nie lubią się udzielać przez dużo powtórzeń. Są bardziej takimi wybuchowymi, eksplozywnymi mięśniami. Także jeżeli chodzi o klatkę, palpitacyjne metody, czyli ktoś po prostu palcami wyczuwa, kiedy robimy ten test. Ten test potrzeba, no powiedzmy, jakieś 50% maksa przynajmniej założyć i sobie robić takie 3-4 sekundy do góry, 3-4 sekundy do dołu, tempo i po prostu palcami czujemy, które części klatki się napinają. Przykład kolejny, najszerszy grzbietu. Znowu, robimy testy palcami, one się na pewno napinają, te najszersze.
Tylko czy na przykład się napitają wszystkie ich obszary, to palcami zweryfikujemy. Ale jeżeli zrobimy teraz jakąś większą serię i czujemy, że nam bicepsy się bardziej pompują niż te najszersze, to znaczy, że bicepsy kradną nam pracę. Tak? I teraz mamy taką preferencję, że albo kradną nam pracę, albo po prostu męczą się, zanim najszerszy się zmęczy. I teraz jak to obejść? Zazwyczaj najlepiej zrobić tutaj ćwiczenie, które nie używa za bardzo bicepsów. Czyli takim ćwiczeniem byłby martwy ciąg któregokolwiek rodzaju. I takim ćwiczeniem byłyby na przykład wszelkiego rodzaju pullovers, gdzie przenosimy sztangielkę leżąc, albo ściągamy na prostych rękach. Używamy tricepsa razem z najszerszym. Po takich ćwiczeniach dopiero możemy oczekiwać, że biceps nie będzie nam kradł pracy dla najszerszego grzbietu. No chyba, że ktoś ma tricepsy, które są w stanie ukraść tą pracę, ale tam tylko jedna głowa tricepsa jest w stanie cokolwiek ukraść. Więc jeżeli chodzi o najszerszych grzbietu i to, że fakt, że bicepsy lubią kraść tą pracę, dlatego, że są lepiej zazwyczaj unerwione, gdy ktoś całe życie sobie tam coś pracował bicepsami, ale najszerszymi nie i nagle zaczyna ćwiczyć, to te bicepsy pierwsze wkraczają do akcji. Dobra. Jeżeli komuś nie rosną na ramienne, to zazwyczaj nie rosną tylne na ramienne, prawda? Czasem to są te boczne. Zazwyczaj przednie dość dobrze rosną przy jakimś tam rodzaju wyciskania. Jednak są też przypadki, że jest odwrotnie, że to przednie na ramienne nie za bardzo działają, gdyż może inaczej, one rosną, ale jakby nie możemy produkować siły nad głową. To dlatego, że mięśnie między łopatkami, które kontrolują rotację wszystkich łopatek, też nie za bardzo działają. Tutaj jest ćwiczenie, które się nazywa trap 3, będzie bardzo przydatne na przednie barki. Ćwiczenie, co się nazywa power raise, będzie świetne na tylne barki, a na boczne barki świetne będzie unoszenie bokiem, leżąc bokiem. Czyli kładziemy się na skośnej ławce i unosimy bokiem. Ponieważ to ta pozycja powoduje troszkę jakby eliminację kradzieży pracy przez górne mięśnie kapturowe. Trap 3 z kolei uaktywnia mięśnie kapturowe, ale te dolne, które robią abdukcję łopatek i przez to plus może jeszcze angażowanie mięśnia zęba tego przedniego, mamy zamknięty łańcuch kinetyczny, gdzie możemy generować siłę przez przednie barki, ale jednocześnie przez dolne kaptury i zębate przednie. Takim dobrym ćwiczeniem, żeby to obudzić, jest też wyciskanie podchwytem stojąc. Także spróbujcie sobie czegoś takiego czasem, tak? Ewentualnie na kracie wyciskanie wąsko albo szerzej, ale neutralnym chwytem. Jak mówię, temat jest troszeczkę po łebkach, ale ja wam sprzedaję takie jakby najbardziej pospolite rzeczy, te, które najczęściej mi się sprawdziły w pracy z klientami. Jeżeli chodzi o bicepsy, najczęściej są to problemy w szyi. I te problemy w szyi mogą być też problemami z barkami, tak? Czyli jeżeli ktoś ma jakiś przytrzaśnięty nerw w szyi, to może zębaty przednie na przykład nie odpalać i właśnie też znowu te wszystkie ruchy wyciskania nad głowę będą dość słabe. Wyciskanie leżąc też będzie osłabione dzięki temu. Ale no, nie zaszkodzi, żeby szyję ćwiczyć, żeby mieć lepszy chwyt, żeby mieć silniejsze bicepsy, silniejsze barki. No i ogólnie lepszą posturę, która się przyda w każdym ćwiczeniu, na przykład w przysiadzie przednim. Jeżeli masz słabą szyję, to się po prostu udusisz przy dużym ciężarze. Zazwyczaj słabe przedramiona też powodują, że bicepsy mogą być tym słabym mięśniem, gdyż tak jakby mózg wykrywa, że trzymanie sztangi sprawia problem. Jest taki system inhibicji, system takiego wczesnego ostrzegania, że nie uginaj dalej, bo zawiodły nadgarstki, bo zawiodło przedramion i tak dalej. Ludzie nie ćwiczący przedramion bardzo dużo ograniczają się, na przykład będą miały zawsze słabsze
plecy będą zawsze miały słabsze wyciskania, no i oczywiście ramiona. Dlaczego wyciskania? No wyobraźcie sobie, że macie 300 kg i na takich cienkich przedramionach chcecie to wycisnąć, to wam nadgarstki raczej nie wytrzymają tego, muszą być supportowane przez grube mięśnie zginacze nadgarstków. Także jeszcze raz, jeżeli chodzi o słabe ramiona, bicepsy, tricepsy też, przedramiona i szyja. Oprócz tego można też palpitacyjnie sprawdzać ćwiczenia, tak, to jest dość uniwersalne do każdego. Czyli zazwyczaj ławka skośna będzie tym takim magicznym ćwiczeniem, które aktywuje twój biceps. Na skośnej ławce sobie się po prostu kładziemy, nie wiem, 60 stopni, uginamy ramiona, gdzie łokcie zwisają w dół i ktoś tam dotyka głowy długiej i głowy krótkiej bicepsa. Zazwyczaj, jeżeli nie działa, no to obniżamy bardziej ławkę. Dalej próbujemy, ktoś tam dotyka tych mięśni. Jeżeli nadal uginamy za pomocą innych zginaczy ramion, czyli na przykład mięśnia ramiennego, ramiennopomieniowego, czy nawrotnego obłego, to cóż, będzie miękki biceps, a z kolei twardy mięsień ramienny, tak? Idziemy dalej z tą ławką, dalej w dół, w dół, w dół. Przy jakimś kącie w końcu powinno się odpalić, tak? To jest najbardziej często spotykane u mnie w praktyce. Jeżeli chodzi o tricepsy, często komuś pracuje jedna głowa, ale druga czy trzecia już nie chce. Tutaj z praktyki powiem, że najlepiej się sprawdzały zawsze ćwiczenia łączone, czyli zrobimy trójsety z różnych funkcji tricepsa. Na przykład przenoszenie leżąc, mamy sztangę, od razu idziemy na czachołamacze i od razu idziemy na wąskie wyciskanie sztangi. I to po prostu powoduje, że układ nerwowy próbuje zrekrutować każdą możliwą głowę tricepsa. Oczywiście takie trójsety należy zrobić po ciężkich wyciskaniach. Czy to będą ciężkie wyciskania wąsko, czy szeroko, no to już zależy od ogółu planów tego dnia. Na bicepsy, jak mówiłem, przedramiona się przydają, ale może mało osób też kojarzy, że uginaj nachwytem nie tylko ćwiczy przedramiona, ale też mięśnie ramienne. I to ćwiczenie oraz młotki też są często zagrybywane. Wszystko się odbywa pod chwytem u pewnych ludzi i to tak jakby za bardzo zmierza w jedną stronę. Są ludzie, którzy lepiej reagują na podchwyt, są ludzie, którzy reagują lepiej na neutral, są tacy, którzy reagują lepiej na nachwyt. Taki przykładzik z podciągania na drążku. Jeżeli podciągamy się podchwytem i położę palce na czymś bicepsie, tak, to zazwyczaj jest napięty i gdzieś tak na wysokości oczu przestaje się napinać. Trzeba dociągnąć samym najszerszym. No nie tylko samym, być może tam, wiadomo, mięśniami towarzyszącymi w stawie barkowym. Z kolei, jeżeli chwycimy nachwytem, to zazwyczaj w większości przypadków widzę, że biceps jest luźny, a gdzieś tak bliżej linii oczu już jest napięty. Także sami widzicie, idealnie by było dotąd się podciągać podchwytem, a tutaj już nachwytem dalej. Może spróbować coś takiego. Więc przerobiliśmy sobie mniej więcej klatkę, barki, biceps, triceps. Teraz jeszcze najszerszych grzbietu. Te najszersze grzbietu zazwyczaj będą... To trzeba zrozumieć, te najszersze grzbietu. On ma wiele różnych przyczepów. I osoba, która by ci palcami tam dotykała do tych pleców, też musi rozumieć, gdzie te przyczepy są. One są pomiędzy ramieniem łopatką, pomiędzy ramieniem a żebrami, pomiędzy ramieniem a powiedzmy rozścięgnem na dole grzbietu i biodrami jeszcze, tak? Ramieniem i biodrami. I tych wszystkich części no, trzeba by to wymacać, powiedzmy, nie? I nie wszystkie one się odpalają, co ciekawe. Przy różnych chwytach najlepiej mieć wszechstronność. I tutaj coś podobnego, jak mówiłem, w tricepsach można zrobić, czyli na przykład trójserię, że ściągamy szeroko, podchwytem i na przykład wiosłujemy jedno po drugim. Tak, i wtedy organizm zaczyna włączać wszystko na raz. Ale żeby dobrze zaprojektować taką trójserię, to najlepiej, żeby ktoś palcami powyczuwał
że te wszystkie trzy składowe ćwiczenia na różne części najszerszego grzbietu działają. Także zaprojektować sobie ćwiczenia A, B i C i po kolei jechać 10 sekund przerwy pomiędzy nimi, a jak już trzy ćwiczenia razem zrobimy, potem 6 do 10 powtórzeń, 2 minuty przerwy, trochę zmniejszamy ciężar i znowu jedziemy 6 do 10 powtórzeń, tak? 2 minuty przerwy i zmniejszamy znowu ten ciężar, bo raczej nie powtórzymy tego samego i znowu. Podobnie można też postępować oczywiście na każdy inny mięsień, na ramienne, bardzo lubią coś takiego, ale też nie jest to takie konieczne w przypadku na ramiennych, jak w przypadku no, takich dużych mięśni, jak najszerszych grzbietu. Następnie z góry ciała jeszcze zostały nam przedrabione i kaptury, prawda? Czyli do kapturów dość prosta sprawa. Górne kaptury zazwyczaj zaczynają się rozwijać, kiedy ludzie wyćwiczą sobie szyję. Czyli jak mamy takiego tak zwanego bezkapturnika, to ja nawet nie daję żadnych ćwiczeń na kaptury, tylko daję ćwiczenia na szyję. Jak ta szyja się wzmocni, to sobie wyobraźcie, że przyczepy kapturów są tutaj, tych górnych, na czaszce i dopiero kiedy jest szyja, stabilna, układ nerwowy zezwala na ich napinanie. Jeżeli szyja jest niestabilna, napięcie ich kończy się czymś takim jak no, naciski na nerwy i tak dalej. Jest system inhibicyjny, taki powiedzmy wstrzesnego ostrzegania, który każe tym mięśniom nie pracować za bardzo, żeby sobie nie zrobić krzywdy z karkiem. Więc przede wszystkim ćwiczymy szyję i wtedy kaptury same zaczynają rosnąć, przynajmniej te górne. Jeżeli chodzi o środkowe kaptury, moim najlepszym ćwiczeniem jest ciężkie wiosłowanie jednorącz, czy to na maszynie, czy to na półsztandze, czy to na sztangielce, ale z takim maksymalnym rozciągnięciem. I co ciekawe, nie musimy mocno dopinać, musimy tylko mocno rozciągać. Także ruch może być po prostu z takiego maksymalnego wyciągnięcia łopatki, powiedzmy do połowy nawet tylko, to wystarczy, ale tak pracujemy łopatką. Tak naprawdę próbujemy zrobić z tego nawet szruch bez zginania łokcia, po prostu wycofujemy łopatkę, wszystko w opadzie, albo na maszynie nawet, jeżeli robimy to i bez, tak? Także to by były te części środkowe kaptura i dolne części kaptura, to wszystkie wyciskają nad głowę, ale też trap 3. No i unoszenie sztangielek przodem, jeżeli zrobimy to w ten sposób, że unosimy je tak jakbyśmy robili trochę snatcha, tak? Czyli rwanie. Po prostu ściągamy łopatki do tyłu, nie wysuwamy do przodu rąk, tylko trochę się zamachujemy i w tył. Zamachujemy i w tył dociągamy, tak? Jeżeli zrobimy coś takiego, to na pewno poczujemy też prostowniki kręgosłupa, ok, ale ostatnio jak coś takiego zrobiłem, to aż mnie paliło po prostu pomiędzy łopatkami w dolnych częściach, co mi się normalnie nie zdarza, także nadaje się to też do wyciskania leżąc, gdyż w wyciskaniu leżąc, jak wiadomo, łopatki są ściągnięte, a ruch taki też zachodzi, tylko że ten ruch on może tak bardziej wygląda, tak? Ale w samym barku może być coś takiego. Nie tak, tylko tak. Możemy się odchylać w tył, możemy gimnastykować się, więcej powtórzeń zrobimy, bo to jest ruch taki, który trwa około sekundy, więc nie da się tego ćwiczenia robić w tempie 4 sekundy opuszczania czy coś takiego, to jest za duży ciężar. Troszeczkę tak bujniemy, wtedy naprawdę tylko trzeba się wczuć z tym timingiem, ściąganiem łopatek. Naprawdę dość dobre rezultaty są, tylko trzymamy się mniej więcej 20 powtórzeń tutaj. Może 10 wystarczy, może 20. Dlaczego? Bo jeżeli ruch trwa 1 do 2 może sekund, no to czas napięcia mięśni chcemy mieć taki w granicach 20 do 40 sekund. Siła i hipertrofia. O czym ja jeszcze nie wspomniałem? Przedramiona, tak? No przede wszystkim to ludzie nie ćwiczą przedramion. Więc najprostszy sposób to jest zacząć używać fan grip. Czyli takie nakładki, które sobie zakładamy na
na sztangielki i mamy taki jakby gruby chwyt. Można też używać tych takich axle bar, tak, czyli takie grube sztangi 5 cm średnicy. Bardzo dobrze to się przenosi później na siłę innych części ciała, ale no, na początku jest poświęcenie tej siły. Czyli na przykład jeżeli wyciskamy na takiej grubej sztandze, no to być może wynik pójdzie jakieś 10% w dół, ale bicepsy prawdopodobnie z dobre 20% w dół mogą pójść, a już nie mówiąc o jakichś wiosłowaniach, to bardzo dużo może pójść w dół. Także nie wszystkie ćwiczenia się opłacają, żeby robić w ten sposób, ale nie musimy też wszystkich tak robić. Jednak to, co jest na ramiona, bardzo dobrze sobie po prostu zrobić to na fat gripsach, sezonowo oczywiście, 3 miesiące robimy fat gripsy, później odrzucamy, wracamy do normalnego sprzętu i patrzymy, co się dzieje. Na pewno będziemy trochę do przodu. Inna sprawa, że po prostu w ten sposób nie tracimy czasu na dzień przed ramion, tak? Przedramiona mają bardzo dużo różnych funkcji i takim najlepszym moim ćwiczeniem na to jest uginanie nadgarstka tak naprawdę. Jeżeli chodzi o zginacze nadgarstka, uginanie nadgarstka robię jednorącz na pół sztandze. Czyli trzymam końcówkę sztandy i robię tulejką, taką grubą, prawda? Na zginacze palców najlepiej działa takie izometryczne podnoszenie ze stojaka, no powiedzmy taki martwy ciąg na 5 cm i przytrzymanie 5 sekund, opuszczenie, dołożenie ciężaru. Z kolei jeżeli chodzi o mięśnie w tej części przedramion, no to ja sobie upodobałem na przykład takie młotkowe ruchy, tak jakbyśmy mieli młotek, ale ze sztangielką, czyli ta sztangielka jest tak chwycona, że tutaj troszeczkę wystaje ponad palce, a tutaj mały paluszek dotyka do tego ciężarka sztangielki. Więc środek ciężkości sztangielki jest przesunięty w stronę powiedzmy palca środkowego i wtedy jakiekolwiek takie zarzuty robimy, to wtedy trzeba dodatkowo pracować właśnie promieniowym zginaniem nadgarstka. To jest silniejszy ruch niż nachwyt. Nachwyt akurat nie za bardzo działał. Jeszcze słowo takie uwagi. Ludzie sobie też ubzdurali często, że przedramiona to trzeba dużo powtórzeń robić, a się okazuje, że na przykład w moim przypadku najlepiej działa około 1-3 powtórzeń. I to na masę nawet. Oczywiście masa ciała też zależy od tego, ile jemy, ale od to, jak jemy, czy jak zrobić dół ciała, to może się zajmiemy następnym razem. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że jeżeli chodzi o naturali, to różnica polega też na tak zwanej demokracji mięśniowej, czyli chcemy uzyskać dużą masę mięśni, pobudzić dużą masę mięśni w ciągu jednej jednostki treningowej, żeby wymusić odzew hormonalny organizmu. Czyli jeżeli zauważyliście, że w dniu nóg są przyrosty, w dniu pleców są przyrosty, ale w dniu góry ciała, czy klatki powiedzmy, nie ma przyrostów, w dniu barków nie ma przyrostów, w dniu ramion nie ma przyrostów, to dlatego, że w dniu pleców albo nóg mamy bardzo duże mięśnie, bardzo dużo, większość mięśni po prostu pracuje w ciele i one przegołosowują i wasz rząd wypuszcza powiedzmy hormony, które są anaboliczne. Z kolei, jeżeli mniejszość jakaś mięśniowa zaangażuje się, na przykład tylko klatkę dzisiaj zrobiliście, to jest trochę za mało. Trzeba na przykład klatkę w superseriach z motylkiem zrobić, a później w superseriach bareczki i biceps, triceps, czyli całą tak jakby górę naraz, tak? Jeżeli plecy robicie w ramach tych właśnie najszerszych grzbietów, no to możemy zrobić powiedzmy klatkę, barki, biceps, triceps, najlepiej w jakichś takich właśnie superseriach. Zrobić to wszystko, żeby dużych odstępów pomiędzy seriami tak naprawdę nie było. Bo czym krótsze odstępy między seriami, tym większy odzew hormonalny organizmu. Także zapomnijcie o czymś takim jak dzień klaty, dzień bicepsa, dzień tricepsa, dzień barka, dzień przedramienia. To najlepiej wszystkie połączyć w jedno. Wszystkie mniejszości narodowe, powiedzmy, mięśniowe, przepraszam, łączymy w jedno i wtedy jakieś tam głosowanie, powiedzmy jakiś referendum może być, żeby testosteronu więcej rząd przepisał dla pracujących powyżej 40 godzin tygodniowo i będzie dobrze. Także to jest taka moja filozofia demokracji mięśniowej. Jest to takie narzędzie do tłumaczenia ludziom,
o hormonalnym odzewie na trening. Jeżeli zaobserwowaliście, że właśnie nogi i plecy dobrze Wam rosną, reszta nie, być może to jest przyczyną. I jeżeli chodzi o dolną część ciała, to może następnym razem, w następnym odcinku. Chyba, że nie zostawicie łapek w górę, to w ogóle Wam nic nie da. Na razie.